Miło Państwa powitać na konferencji Twojego ruchu. Ze mną poseł Jacek Najder i pan Marcin, przepraszam nazwisko, Mizgalski, tak, który jest prosumentem, jest człowiekiem, który zdaniem ministra gospodarki jest hobbystą, a naszym zdaniem jest po prostu awangardą polskich przedsiębiorców i takim człowiekiem, z którego wszyscy, mam nadzieję, kiedyś w przyszłości będziemy brać przykład. Ale zanim przejdziemy, oddamy panu Marcinowi głos, chcę dwa zdania wstępu państwu przekazać. Otóż polski rząd w ostatnich latach udowodnił nam, że absolutnie nie ma żadnego pomysłu na polską energetykę. Jak państwo wiecie, premier ostatnie kilka dni spędził na Śląsku, bardzo głęboko pochylając się nad węglem. Myślę, że będzie się pochylał jeszcze do 25 maja, bo wtedy się zakończy kampania wyborcza i wtedy to pochylanie się zakończy. Premier obiecuje nam również ustawę o odnawialnych źródłach energii, obiecuje nam ją od 2010 roku, bo wtedy zgodnie z dyrektywą unijną powinna owa ustawa być w Polsce wdrożona wraz z rozporządzeniami. Do dziś tej ustawy nie mamy, co oczywiście powoduje pewne perturbacje dla sporej części rynku energetycznego. Wreszcie premier obiecuje nam elektrownię atomową, a nawet wydaje z polskiego budżetu ponad 2 miliardy złotych na ten cel w momencie, kiedy nie mamy jeszcze uzgodnionej jakiejkolwiek lokalizacji tej elektrowni. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której generalnie słowo chaos jest słowem najbardziej delikatnym. W seksmisji powiedziano by, że niezły burdel macie w tym Archeo. No, ale tak jest. Mamy do czynienia z państwem, które kompletnie nie ma żadnej wizji energetycznej. Ten wstęp był potrzebny po to, żeby państwu uświadomić, że Polska, chyba jako jedyny kraj w Unii Europejskiej, jest totalnie pogubiona energetycznie. Jesteśmy uzależnieni od gazu rosyjskiego, jesteśmy uzależnieni od rosyjskiej ropy, jesteśmy opóźnieni w budowie gazoportu o rok. Nie mamy praktycznie własnych odnawialnych źródeł energii. Udajemy, że produkujemy zieloną energię poprzez współspalanie jakichś odpadów drewnianych w kotłach węglowych. Zażynamy właśnie polskie górnictwo. Budujemy dwa bloki węglowe, chwała, bo za chwilę trzeba będzie wyłączać stare bloki węglowe, więc być może to się do czegoś jeszcze przyda. Ale energetyka węglowa na całym świecie odchodzi w niebyt, a tymczasem w Polsce jest jedyną rzeczą, którą my tutaj robimy. No, sytuacja wydaje się krytyczna, a szerzej o szczegółach powie poseł Jacek Najder. Szanowni Państwo, tak jak powiedział mój kolega poseł Rozenek, ostatnio premier przez tysiące przypadków odmienia sformułowanie bezpieczeństwo energetyczne, zwłaszcza w kontekście wydarzeń, które dzieją się z naszą wschodnią granicą na Ukrainie, jak i również naszych problemów z dywersyfikacją źródeł energetycznych w kontekście gazu płynącego przez terytorium Ukrainy. Premier wspomina o takim renesansie energetyki węglowej, jak i również temu, że Polska będzie wspaniale dbać o kolejne perspektywy i kierunki, w których Unia będzie zmierzała, jeśli chodzi o energetykę. Natomiast ja bym był bardzo zadowolony, jak i porównanie reszta społeczeństwa, gdyby premier najpierw zobowiązał swoich ministrów do tego, abyśmy wykonali te postanowienia, które już w tej chwili są nałożone na Polskę. My jak mantrę powtarzamy, gdzie jest ustawa o OZE. No i oczywiście po raz kolejny rząd zdaje się, że obiecuje, że ta ustawa będzie. Oczywiście zamiast do Sejmu trafia ona do Brukseli i pewnie nie byłoby w tym nic najgorszego, gdyby nie fakt, że trafia ona w takiej wersji, która będzie demolowała polską energetykę prosumencką, bo naszym zdaniem bezpieczeństwo energetyczne to nie tylko wielkie koncerny, nie tylko wielkie sieci przesyłowe, ale podstawą bezpieczeństwa energetycznego jest masowa energetyka prosumencka. To ta energetyka pozwoli nam znacząco uniezależnić się od dostaw surowców,
bo nikt nam nie musi dostarczać słońca i wiatru. I to ta energetyka da nam zwiększenie bezpieczeństwa, bo ona nie potrzebuje znaczących sieci przesyłowych, po prostu produkuje się tam, gdzie się zużywa energię. Znaczy, nasze ministerstwo chyba nie do końca rozumie z jego wodzem, ministrem Piechocińskim, który jest pierwszym hamulcowym energetyki odnawialnej w Polsce, jaka jest idea w ogóle dyrektywy unijnej. Jeśli rząd proponuje ustawę, która ma być wiodącą dla wielkich koncernów energetycznych, które będą, tylko one będą tak naprawdę miały tą zdolność do tworzenia projektów, to uważamy to za jak najbardziej niewłaściwe. Kolejnym elementem jest rugowanie polskich przedsiębiorców. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, w której prosumentem nie może być Kowalski, który prowadzi zakład fryzjerski się w domu, ma na dachu panele fotowoltaiczne, w ogródku ma wiatraczek i co? No i nie jest prosumentem, bo jest to osoba prowadząca działalność gospodarczą, a w myśl zapisów projektowanej ustawy osoba prowadząca działalność gospodarczą nie jest prosumentem. Zastanawiam się, jaka jest konkluzja takiego procedowania i takich zapisów legislacyjnych? No chyba tylko dlatego, aby wyłącznymi prosumentami w Polsce byli po pierwsze ludzie, którzy nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej. Natomiast wydaje mi się, że ludzie przedsiębiorczy są w Polsce kapitałem samym w sobie, zwłaszcza dla rynku prosumenckiego. B, chyba tylko po to, aby prosumentami byli wyłącznie rolnicy. Bo ja przypominam, że w myśl naszego prawodawstwa rolnik nie jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Znaczy, my chcemy również, aby rolnicy byli prosumentami, bo tak naprawdę na wsi tkwi wielki potencjał prosumencki. Rolnicy nie kupią kolejnych traktorów, nie kupią kolejnych maszyn, bo to już kupili z poprzednich perspektyw finansowych. A natomiast prawidłowa absorpcja środków, która da takiego naszego kopa naszemu przemysłowi, to właśnie jest energetyka prosumencka, zmasowana również na wsiach. Ale nie róbmy tego PSL-owskim motywem, że prosumentami będą tylko rolnicy. Chcemy, aby prosumentami mógł być każdy, nawet jeśli prowadzi działalność gospodarczą. A czy pan Kowalski, który ma zakład fryzjerski czy szewstwo u siebie w domu, ma mieć prawo być prosumentem. Dlatego uważamy, że albo w Ministerstwie Gospodarki panuje tak wysoki poziom dezorganizacji, albo wręcz przeciwnie, panuje tak wysoki poziom organizacji, zorientowany na wręcz działania dywersyjne, aby prawdziwa energetyka prosumencka w Polsce nie powstała, aby do 2016 nie weszła w życie żadna ustawa o odnawialnych źródłach energii, aby konserwować ten układ energetyczny i aby kolejne setki milionów złotych mogły być znowu rozdysponowane przez jak zwykle znających się na energetyce koalicjantów z PSL-u. Dość, czy dzisiaj powiedzieć, że dzisiaj prosumenci nie mają łatwo, o czym z pewnością zapewni Państwa mój kolega. No cóż, proszę Państwa, no prosumenci rzeczywiście nie mają łatwo. Jak może podsumuję moje starania, od 2 lat stawiam 2 kolejne elektrownie fotowoltaiczne, których do dzisiaj, a dzisiaj mamy 8 maja, nie udało mi się legalnie podłączyć do sieci. Proszę sobie wyobrazić, że po 2 latach i po blisko 1000 stron korespondencji, po tuzinach spotkań znam już wszystkich, którzy się zajmują energetyką prosumencką i jest wyraźna linia podziału. Są prosumenci, którzy chcą coś zrobić, którzy instalują, którzy boksują się z zakładami energetycznymi, z ministerstwami, z Agencją Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. No i jest druga strona, która składa się z ministra Pietrewicza, to jest wiceminister gospodarki, z ministra Piechocińskiego, z premiera Piechocińskiego. I to są panowie, którzy mają usta pełne frazesów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, o to, jak powinien wyglądać miks. Natomiast proszę mi uwierzyć, cytując mojego przedmówcę, jeśli myślę w kategoriach kopa, to raczej ten kop jest wymierzony w dupę prosumentów. Gdybym miał podsumować ostatnie 2 lata, uważam, że wszystko, z czym się zetknąłem po stronie rządowej, świadczy jasno o tym, że rząd robi wszystko, aby rynek prosumencki się w Polsce nie rozwinął. Dla porównania za naszą zachodnią granicą, tą najbliższą, w Niemczech w taki dzień słoneczny jak dzisiaj 30% konsumowanej energii pochodzi z odnawialnych źródeł energii. U nas mówi się, że będziemy awangardą węgla. Jakbyście sobie Państwo popatrzyli, jak wygląda mapa sprzedaży węgla na terenie Europy, to nie tylko już dzisiaj jesteśmy awangardą, ale też wnioskując z ostatnich 3 dni, tą awangardą mamy być podobno następne 20 lat. Mnie jako prosumenta martwi to, że moje podatki
wędrują w ręce ludzi, którzy do kamer bardzo chętnie mówią o tym, że będą wspierać prosumenta, podczas gdy na spotkaniach, w ustawach i w kolejnej korespondencji jasno dowodzą tego, że zrobią wszystko, żeby ten rynek w Polsce się nie rozwinął. Ja zawsze sobie myślę o tym, że jeśli ja jestem poszkodowany, to najprawdopodobniej ktoś na tym zyskuje. Szczerze mówiąc, akurat w przypadku energetyki rozproszonej trudno jest mi wskazać, kto na tym zyskuje, proszę Państwa. A myślę, że słowo burdel jest tutaj absolutnie na miejscu. Dziękuję. Proszę bardzo, jeszcze poseł Jacek Najder o ważnym komunikacie dla prosumentów. Szanowni Państwo, nie wszystko jest tak źle. Tak, oprócz tych naprawdę skandalicznych działań Ministerstwa Gospodarki i Rządu, jeśli chodzi o prosumentów, to jedynym chyba światełkiem w tunelu są działania NFOŚ-u. Nie dalej jak kilka dni temu czytałem artykuł, w którym prezes Kucha informuje o kolejnych działaniach dla prosumentów. Pierwszy skierowany jest do samorządów, także wzywam wszystkie samorządy do zapoznania się z programem NFOŚ-owskim energetyki odnawialnej i to jest droga, którą powinniśmy iść, jak również też chciałbym taki apel do rządu wystosować, aby jak najbardziej wspierał te działania, które NFOŚ prowadzi. To jest chyba jedyna słuszna droga, jedyne światło w tym tunelu. Dziękuję bardzo. Zanim oddam głos, bo widzę, że są pytania, chcę jeszcze zrobić małą prywatę i zwrócić się bezpośrednio do pana redaktora, dyrektora Grzegorza Miecugowa, bo widzę, że jest kamera z TVN-u. W jednym z ostatnich wydań Szkła Kontaktowego pan redaktor Miecugow był łaskaw powiedzieć, że nasza partia, twój ruch, nie ma nic do zaoferowania innego poza marihuaną, bo akurat był to dzień, w którym odpaliśmy naszego ganjabusa. Otóż od początku kampanii, która trwa już ponad miesiąc, nie zająknęliśmy się nawet jednym słowem na temat marihuany. Było to pierwsze wydarzenie w tej kampanii dotyczące legalizacji konopi. Natomiast dzisiejsza konferencja, która mówi o tym, że można wyobrazić sobie Polskę bez rachunków za prąd, Polskę szczęśliwych prosumentów, którzy produkują sami na własne potrzeby prąd, a jeszcze go sprzedają, czy jeszcze na tym zarabiają. Polskę bezpieczną energetycznie, bo z rozproszoną energetyką, dowodzi między innymi tego, że twój ruch, a wcześniej ruch Palikota, od 2 lat w Sejmie zajmuje się tą sprawą, sprawą odnawialnych źródeł energii. To jest jeden z kilkudziesięciu punktów naszego programu, ważnych punktów, niezwiązanych z marihuaną i bardzo byłbym wdzięczny, gdyby Szkło Kontaktowe, które tak bardzo cenię, i pan redaktor Miecugow nie opowiadali swoim widzom tego typu rzeczy, że nasza partia zajmuje się wyłącznie konopiami, choć konopie uważamy za bardzo, bardzo ważny problem. Energetyczne konopie też są. Są właśnie konopie energetyczne, które są świetnym paliwem, szybko rosną. Polecam też się tym zainteresować. Są pytania, więc proszę bardzo o pytania. Do mikrofonu. Portal internetowy Gram Zielone, do pana Miskalskiego. Pan powiedział, że kłody pod nogi, że trudno jest być prosumentem w Polsce, ale to z tego zrozumiałem, że pan chyba właściwie stał się być może sponsorem na przykład odbiorcy pana energii elektrycznej, którą pan produkuje. Czy to prawda, tak? Tak, to bardzo prosta historia. Proszę sobie wyobrazić, że z elektrowni, która stoi w moim ogródku, wyprodukowałem 7 megawatów. To, żeby to Kowalskiemu, żeby to państwu uprzytomnić, ile to jest to 7 megawatów, to jest tyle, ile normalny dom jednorodzinny zużyje w ciągu najbliższych 4-5 lat. I proszę sobie wyobrazić, że ja tę energię do PGE do dzisiaj włącznie oddaję za darmo. Co więcej, błąd po stronie PGE, błąd w oprogramowaniu licznika spowodował, że nie tylko tę energię oddałem za darmo, ale także PGE na podstawie wskazań swojego licznika, przez który przepłynęła ta energia do sieci, wystawił mi fakturę. Przepraszam. Czyli krótko mówiąc, jest pan ukarany za to, że produkuje pan prąd? Tak, krótko mówiąc, na każdym możliwym etapie, czy mówimy o operatorze sieci, czy mówimy o URE. Nie wiem, czy państwo na przykład wiecie, że URE tak zabawnie teraz, ponieważ ja jestem akurat osobą, która prowadzi działalność gospodarczą, w związku z tym przestałem znienacka być prosumentem i nagle się okazuje, że muszę odnowić wszystkie papiery związane z tak zwaną promesą koncesji. Dla ułatwienia właśnie URE podzieliło działalność, która się zajmuje koncesjami, na 2 oddzielne miasta i zamiast kupić to w Warszawie, w Radomiu, w Łodzi, to część jest w Lublinie, część jest w Rzeszowie, część jest w Łodzi. Proszę bardzo. Jeszcze takie pytanie. Brak ustawy o OZE spowodował, zdaje się, też zablokowanie dosyć dobrej inicjatywy Banku Ochrony Środowiska, który chciał wybudować
w kredytach oczywiście, 100 tysięcy samospłacających się domów. Czy wy popieracie taką inicjatywę, jak to ewentualnie by mogło wpłynąć? Ja bardzo chętnie o tym powiem. Myśmy już dwa razy na ten temat mówili. To jest genialna inicjatywa i naprawdę tutaj Bank Ochrony Środowiska wykonał rzecz wykraczającą poza ogólnie ramy tego, co banki robią. Otóż krótko mówiąc, chodzi o domy, które zaopatrzone w odpowiednie panele fotowoltaiczne, również być może wiatrak w ogródku, produkują prąd i ten prąd wystarcza, jest na tyle to efektywne, że wystarcza na spłacanie rat kredytowych. Krótko mówiąc, człowiek się wprowadza do domu, który sam się spłaca. BOŚ opracował program, w którym tych domów możemy postawić w Polsce 100 tysięcy. To jest ogromny kop dla naszego budownictwa. To są nowe miejsca pracy, to jest rozwiązanie problemów mieszkaniowych dla wielu ludzi i to jest bardzo nowoczesna forma zarządzania nie tylko energią, ale też i naszymi finansami. Proszę sobie wyobrazić, że przez brak ustawy o odnawialnych źródłach energii ten wspaniały projekt praktycznie nie może ruszyć, mimo że przykładowe domy już stoją, mimo że można to zobaczyć, dotknąć ręką. Mimo że bank gwarantuje te pieniądze, czyli nie są to żadne mrzonki, bo skoro bank coś gwarantuje, to znaczy, że jest to realne, to jednak nie możemy z tego skorzystać, bo od 2010 roku nie ma ustawy o odnawialnych źródłach energii. No, nie wiem, co jeszcze można powiedzieć, żeby potrząsnąć ministrem Piechocińskim, żeby wreszcie zrozumiał, że psuje i niszczy polską gospodarkę. Ale tutaj mówimy o ewentualnych, być może tak jak to ministrowie określają, pasjonatach, tak? A ile rzeczywistości może być takich prosumentów w Polsce? Na dzisiaj jest ich 28, z czego ja to są dwa podmioty, bo jako działalność gospodarcza, jako spółka, którą założyłem, znam jeszcze jednego dżentelmena z Polski, który też jednocześnie występuje za dwa podmioty, więc jest nas stosunkowo nieliczne. Natomiast gdybym miał dzisiaj podpowiedzieć premierowi, co należałoby zrobić, żeby ruszyć z miejsca energetykę prosumencką, to niezależnie od uwarunkowań prawnych, które rodzą się w kompletnych bólach, ja zastanowiłbym się przede wszystkim nad rozwiązaniem całego Wydziału Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki, bo to są dzisiaj najwięksi szkodnicy dla demokracji energetycznej. Jeszcze jedno zdanie w tej sprawie. 4 miliony ludzi w Niemczech, wyborców, bo to jest ważne, jest współudziałowcami odnawialnych źródeł energii. To znaczy ma swoje udziały, albo ma własne źródła, albo jest współudziałowcami. Co to znaczy? To znaczy, że Angela Merkel, podejmując jakiekolwiek decyzje dotyczące energetyki, musi się liczyć z tą grupą, która liczy 4 miliony, z rodzinami to pewnie będzie 8-10 milionów ludzi. I to też jest wskazówka dla nas. Im więcej u nas będzie prosumentów, im więcej pozwolimy Polakom na wytwarzanie energii, tym większa to będzie siła i tym bardziej politycy, tacy jak Piechociński, będą musieli się z tym liczyć. Na razie jest ich 28, w związku z tym mają ich gdzie? W głębokim poważaniu. A zamiast tego premier woli mieć, zamiast 4 milionów polskich prosumentów, woli mieć swoje zakłady energetyczne, gdzie prezesami, czy udziałowcami, czy zarządach zostają kolesie. Synowie Lewa. Tak. I to jest też dbanie o element wyborczy, którego my oczywiście nie popieramy. Jeżeli nie ma więcej pytań, to dziękujemy Państwu i zapraszamy na kolejne konferencje. Dziękuję.